To był dobry rok dla grupy Orlen. Przychody wzrosły o 15% do poziomu około 110 miliardów złotych. Wykorzystaliśmy moce naszych rafinerii na poziomie 95%. To pozwalało osiągnąć rekordowy przerób ropy naftowej, ponad 33 miliony ton. Mamy powody do satysfakcji. Sprzedaliśmy około 43 milionów ton produktów. To najlepszy wynik w historii grupy. Zgodnie z oczekiwaniami rynku wypracowaliśmy dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,3 miliardy złotych. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, złożyło się na nie przede wszystkim wysokie notowania ropy w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku i rosnące ceny gazu. Duży udział w wyniku miał segment detalu, w którym osiągnęliśmy rekordowe EBITDA LIFO na poziomie 2,8 miliarda złotych. Łącznie wszystkie segmenty wypracowały ponad 5 miliardów złotych zysku netto.